Siemanko, tu Bartek z leporama.com. Dzisiaj sobie porozmawiamy, jak ustawić Arduino, a dokładniej Marlina w Arduino programie dla naszej drukarki 3D. I teraz muszę od razu powiedzieć, że to nie jest gwarancją, że po obejrzeniu tego filmiku, że twoja drukarka zacznie działać tak, jakbyś chciał, tak, jak powinna. I nie win mnie, jeśli coś zrobisz źle. Lub nawet jeśli coś popsujesz, a nawet spalisz już twój sprzęt, bo nie odpowiadam za to, co robisz. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie widać. Filmik jest w pomyśle takim moim, żeby cię nakierować, jak prawidłowo ustawić tego twojego Marlina, aby działało to z twoją płytą główną. Na przykładzie płyty głównej MKS Pace L będziemy ustawiać tego naszego Marlina. Potrzebujemy do tej zabawy naszego oczywiście Marlina najnowszego. Linki będą w opisie. Jeśli bym zapomniał, to się przypomnijcie. Nie ściągamy też z innych stron, tylko od producenta czy też dostawcy. Ja tu sobie zerknę tylko, czy... No, jest spoko. Nie bierzemy tych plików, tego Marlina ani Arduino z jakichś innych stron, ponieważ może być to skonfigurowane zupełnie pod inną drukarkę i z twoją drukarką to nie będzie działało. To Arduino, czy też to mi się myli, ten Marlin jest skonfigurowany, a raczej nie jest skonfigurowany do żadnej drukarki, więc nie będzie z żadną działał, żebyś to miał już pewne. Także pierwsze koty za płoty. Potrzebujemy do tego Arduino. To jest taki programik, to mamy, jak tylko go uruchomimy. Nie będę pokazywał, jak to instalować, to nie jest istotne w tym momencie. Tak wygląda program po uruchomieniu i potrzebujemy później Marlina z tej strony marlinfw.org. Będzie on spakowany, trzeba go wypakować i uruchamiamy to tego Marlina przez Arduino. Dajemy open, wiadomo. Potrzebujemy plik marlin.ino. Otworzy się drugie okienko. To poprzednie puste możemy wyłączyć. W tym też pliku, dajemy sobie na pełny ekran, szukamy pliku zakładki. W sumie zakładka jest plikiem, ale tutaj tak to jest zrobione. Configuration H. I oprócz tej zakładki nie ruszamy żadnej innej zakładki, ale będziemy zalukowywać, patrzeć do innej zakładki, żeby ci to wytłumaczyć, przybliżyć, jak to masz skonfigurować w skrócie. No. Więc jedziemy od góry. Jesteśmy na samej górze i przejeżdżamy w dół. Zjeżdżamy do miejsca, gdzie zaczyna się nam serial port. Zostawiamy to tak, jest. Baud rate. W tym momencie zostawiamy to tak, jest. Z tym, że baud rate mamy tutaj ustawiony domyślnie 25 czy 250 tysięcy. Ma być to kompatybilne z twoją płytą główną. Nie będziemy się bawić Bluetoothem. Ten filmik ma na pomyśle taki zamysł jest, żeby pokazać ci, jak uruchomić ogólnie nową płytę główną z nowym Arduino, a później jakieś dodatkowe części, czy też jakieś inne modyfikacje będziesz robił już na własną rękę, czy też ktoś inny zrobi filmik, który ci pokaże, jak to zrobić. Potrzebujemy płytę główną. No masz w ręce płytę główną, chcesz do niego Arduino, czy też Marlina. Marlina potrzebujemy, ale musimy wiedzieć, jaka to jest płyta główna. Musisz ty wiedzieć, jaką masz płytę główną. Dla pokazówki wybiorę płytę główną NKSL i robimy to tak. Tutaj mamy wpisane, jaka to jest płyta główna ma być. Na domyślnie jest port RAMPS, czyli płyta RAMPSowa 1.4.
A tutaj jest taka, no jej nie widać, że to w prawym dolnym górnym rogu pod serial monitorem jest strzałeczka w dół. I tu mamy całą listę tych plików konfiguracyjnych w tym Marlinie. Szukamy, zjeżdżamy sobie i szukamy, gdzie jest Boards H. Klikamy w to i pokazuje się nam inna zakładka. Tutaj potrzebujemy dowiedzieć się, jaki ma być kod tej płyty głównej, aby nam ten cały Marlin działał. Tak jak mówiłem, dla przykładu szukamy MKS Gen L do poprzednią generacji 1.3, czy też jakąś inną, nawet 1.5 tutaj jest, 1.0. Miałem jeszcze 1.20, ale to nie istotne. Zabieramy sobie ten kod MKS Gen L bez spacji, tylko sam kod. Kopii. Pamiętajmy jeszcze, że to jest 53, bo to też może być. Czy już tego nie ma? Nie, nie ma już tego. Już kiedyś w starym było, teraz już nie ma. Wdajemy sobie wpisz. Tylko nie potrzebujemy define. Czy define. Ma być jedna spacja, bo MKS Gen L. I to jest taka płyta główna, którą ja bym potrzebował. A jeśli ty potrzebujesz inną, no to musisz sobie znaleźć w tej zakładce boards. Jedziemy dalej. Tutaj jest fajna sprawa. Możemy sobie ustawić custom machine name. Te dwa ukośniki odstawiamy, żeby było same define, custom machine name i wpisujemy sobie, na przykład ja sobie zrobię Pleporama 3D. Pleporama w 3D. Tutaj piszę wszystko po angielsku, więc jeśli byś się zastanawiał, która opcja jest od czego, to sobie po prostu to przetłumacz, te prosi, przeczytaj, jeśli rozumiesz po angielsku. Następnie zjeżdżamy do ekstruderów. Wybieramy, ile mamy ekstruderów. No, zazwyczaj jest jeden lub też dwa. I tutaj zostawiamy jeden, bo to jest, no, tak jak mówiłem, najprostszy, no, najkrótsza droga do ustawienia tego Marlina. Tu potrzebujemy wiedzieć, jaki będziemy mieli finlamy, ponieważ większość popularność ludziuków ma 1,75, to tak to tutaj wpisujemy. Tu jest jakieś cyklopy i multiekstrudery, to nas nie obchodzi, bo to jest level wyżej. MK Multiplexer, nie potrzebujemy tego. Zjeżdżamy jeszcze niżej. Parkowanie nie potrzebujemy. Jeżdżamy niżej. Tu też nie potrzebujemy. Power Supply zostawiamy na 0. Mogą być też inne, na przykład ATX lub 2 Xbox. To jest, chodzi raczej o to, jak będą one sterowane, że można je wyłączać, włączać. Zostawiamy na 0, czyli typowy, normalny zasilacz, jaki mamy w drukarce. Tak w każdej drukarce jest. Tej tańszej. Czy prostszej. Tutaj niczego nie ruszamy. Przechodzimy w sumie do thermal settings. Czy tam thermal settings. Zależy po jakiemu anglikańskiemu kto mówi. Musimy wiedzieć w tym momencie, jaki mamy czujnik, który będzie mierzył temperaturę naszego hotendu. Zazwyczaj jest to jedynka, czyli 100 kOhm, termistor, czyli jakiś tam bez części, tutaj też jakiś opis jest dodany. Potrzebujemy mieć jedynkę. Zjeżdżamy niżej. TP Sensor 01, czyli dla hotendu 01. Jeśli mamy więcej hotendów, jak na przykład Dual Extruder, to musimy też zaznaczyć tutaj, wpisać numer z tej tabeli, która tutaj widnieje. Ale że mamy tylko jeden ekstruder, potrzebujemy tylko jeden czujnik. Tu jest również zapisana temperatura łóżka, czy też stołu. Po angielsku to jest łóżko, a po angielsku to jest stół. To jest ciekawe.
Tutaj jest wpisane 0, czyli nie będzie pokazywało, czy też nie będzie brało pod uwagę temperatury z stołu, bo tu jest 0. Ale jeśli masz taki sam czujnik jak na hotendzie, co może się zdarzyć, to tutaj sobie daj 1. Nawet tutaj zrobili już ustawianie czujnika dla temperatury otoczenia hotendu, czy też ogólnie w drukarce, jaka jest temperatura. No to też jest ciekawe. Można sobie wybrać, dołączyć jakiś taki. Tutaj też można wpisać 25, tutaj nie ma to, że mówię. Tak, zamiast jedynki możemy dać sobie 25, co będzie pokazywało cały czas temperaturę 25 lub 100 wpisać i będziemy mieli cały czas temperaturę 100 na tym czujniku temperatury. Raczej nie używane, ale tu jest taka opcja, tutaj jest to wypisane. No tak, to jest numer 998 albo 999. Takie mam wpisać zamiast jedynki. Nie te 25 100, bo to jest temperatura, która będzie pokazywała, że 25 stopni albo 100 stopni. Zjeżdżamy niżej. Tutaj niczego nie ruszamy. Mamy pitch settingsy. Tego nie używamy. Nie ruszamy tego. Zostawiamy to tak, jak jest. To się ustawia po złożeniu drukarki. Robi się tak zwane pit autotune i wtedy pokazuje nam drukarka, jakie mają być te wartości, bo ona sobie sama je znajdzie. Pit dla tego naszego łóżka. Również tego się nie ustawia tutaj. Można to zostawić i po prostu odpalić drukarkę, zrobić autotune i wtedy możemy mieć idealne czynniki, czy te wartości dobrane idealnie po zrobieniu testu, czy też autokalibracji temperatury stołu. Tutaj zostawiamy wszystko tak, jak jest. Tutaj w sumie niczego nie ruszaliśmy w pidach. Przechodzimy do Thermal Runaway Protection. Zostawiamy tak, to jest. Mechanical settings, zostawiamy end stops settings. Tutaj, no tak, tutaj tylko taka informacja, że tutaj jest zdefiniowanie użycia wtyczki minimum X na osi X, użycia wtyczki, czy też ogólnie gniazda, czy też tej linii całej na YZ. To są po prostu ustawienie tych naszych krańcówek, że będzie używało tych krańcówek od minimalnej wartości do jakiej minimalnej. To znaczy, że tam, gdzie wjedzie, gdy damy home na drukarce, to ona nam pojedzie do zera i tam się zatrzyma, bo wjedzie na krańcówki i się ustawi, prawda? Więc tutaj używamy tego minimum plug, ale możemy też użyć X max, czyli jeśli mamy drugą krańcówkę na drugim końcu osi, to ona tam dojeżdża i będzie wiedziała, że jak tam dojedzie, jak to odslaszujemy, to będziemy mieli używanie tych krańcówek na końcu. Jeszcze nie widziałem takiej drukarki, żeby to miała. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Jak dla mnie, to lepiej by było tam dać krańcówkę, która by resetowała drukarkę, a nie. Bo ja, jeśli tam już dojeżdża, to znaczy, że to jest nie tak. Tutaj możemy odwrócić działanie osi, że jeśli silnik nam jedzie w złą stronę, na przykład jeśli damy home i po osi X na przykład, jeśli damy home, to ona ma jechać do zera, jeśli jedzie w przeciwną stronę, to tutaj zmieniamy z false na true, czy to false. Piszemy true po polskiemu, nie po angielsku. I wtedy zmienia się nam, będzie to nam obracało tą oś, żeby jechała w drugą stronę. Zostawiamy wszystkie te stepper driversy.
W tym można się pobawić, gdy zmieniamy na jakieś stepery, na przykład TMC 2130, czy 2100, czy 2208, czy też tym podobne. Przechodzimy do Movement Settings. To jest ważna opcja, ale tutaj też nie będziemy tego ruszać, o ile nie wiemy, ile ma być kroków na milimetr. Jeśli wiemy, możemy je tutaj sobie wpisać, ale domyślnie zostawiamy tak, jak jest. Będziemy to wgrywać tak, jak jest, i później będziemy robić kostki. Będziemy sprawdzać ekstruder, ile podaje, i wtedy będą zmieniane te wartości. Feed rate, no tu bym tego nie zmieniał, aczkolwiek na, czy to jest, aha, oś Z 5 mm na sekundę, a to jest spoko, ale no ja bym tutaj dał na przykład 4, a 5 może tak zostawić, bo raczej się szybciej ekstruder, czy też oś Z nie musi ruszać. O właśnie, no to mi nie pasuje. Znaczy mi nie pasuje, bo ja nie potrzebuję szybciej, żeby się kręciło. 5 mm na sekundę stanowczo wystarczy dla ekstrudera, jak dla mnie. Ale tak jak mówię, tego nie ruszamy, to zostawiamy, później będziemy się tym bawić. Max akcelerację zostawiamy tak, jak jest. Aczkolwiek można dać mniej, na przykład 1000 zamiast 3000, i na przykład fajnie będzie jeździć oś Z, jeśli damy wolniej, na przykład ze 100 na 10, i wtedy ona nie będzie tak szarpało to, tak od razu, to, tylko będzie tak zwalniać i przyspieszać, prawda? Ten nasz stół. Znaczy zależy, jaki mamy stół, czy jest podwójny, czy taki pojedynczy, bo to różnie te drukarki są porobione. Akceleracja domyślna, czy też taka default, czyli startowa, taka jak w grasz, i taka już jest. Ale jeśli jest startowa 3000, a maksymalna 1000, więc zostanie tylko 1000, nie będzie się dało więcej ustawić. Jerki. Jerki zostawiamy. Aczkolwiek będą później, podczas prób i testów do drukarki, będziesz musiał sobie to ustawić wedle swojego upodobań. Z-Probe Settings. Tutaj to jest bardziej skomplikowane. To jest raczej na filmik dodatkowy. Tutaj chodzi o czujnik autolevelowania na osi Z. Z tego nic nie ruszamy, bo jeśli nie mamy czujnika levelowania stołu, to nie potrzebujemy tym się bawić. Przejeżdżamy niżej. To jest wszystko do autolevelowania. W sumie tamto to było do wyboru. Ten, jeszcze raz przejadę, te Z-Probe Settings, Z-Probe Options, to jest dla wyboru, jaki ten czujnik jest i jak się ma zachowywać, jak ma być ustawiony, w jakiej odległości od ekstrudera, czyli tego naszego hotendu. Czy ogólnie ekstruder to tam jest z tą ustawienia. I tutaj też przejechałem. Halo, Z, Props, Options. I tutaj mamy. Aha, no bo musimy wiedzieć, jakiej wielkości mamy stół, i tutaj go wpisać. Tutaj są informacje. Jeśli zazwyczaj jest stół 200 mm na 200, to tak zostawiamy. Jeśli masz inny stół, na przykład prostokątny, trójkątny, okrągły, znaczy okrągły nie, bo to i tak wychodzi z kwadratu, bo to średnica. Średnica koła jest też średnicą kwadratu, więc nieistotne, jaki masz stół, ale no też to powinno gdzieś tutaj być. Zaraz może znajdę typ drukarki, nie? Ale tutaj to zostawiamy. Znaczy mamy tutaj wielkość stołu do ustawienia, jeśli masz inny. Jeśli nie, to zostawiamy.
i przechodzimy do bed levelingu. Zostawiamy to tak jak jest, ale tutaj te opcje z początku aktywują bed leveling w zależności od którą opcję chcemy mieć. Zostawiamy to tak jak jest, nic tam nie ruszamy. Unified bed leveling zostawiamy tak jak jest. Mesh zostawiamy tak jak jest, bo to też jest do sprawdzania krzywości, przekrzywienia, rozkrzywienia, skrzywienia stołu. I przechodzimy do additional features, czyli additional features. EEPROM. Ja tutaj polecam sobie odslashować define EEPROM settings i EEPROM chitchat jest włączony. Więc te dwie opcje define EEPROM settings i define EEPROM chitchat mają być odslashowane. Przejrzymy dalej. Jeśli chcesz sobie ustawić opcję preheat, czyli podgrzania, wstępnego podgrzania, tak to chyba raczej po polsku powinno się nazywać, to tutaj ustawiasz to sobie opcję dla hotendu i dla wyryka, czy tego stołu naszego polskiego. Przejrzymy dalej. To jest niepotrzebne. Przynajmniej nie w tym momencie. Czyszczenie hotendu, czy też dyszy, można po prostu tutaj to ustawić w taki sposób, że drukarka będzie robiła albo robi jakieś wzorki na stole, lub też w mojej jednej drukarce jest tak, że ona homuje do zero i tam wypuszcza trochę filamentu, co powoduje, że on po prostu spada w dół, bo to jest poza stołem i wtedy wjeżdża na stół i zaczyna rysować, czy też drukować. Nie wiem, czy to jest tutaj w tym, czy to mam w G-kodzie ustawione, ale tutaj właśnie jest noze clean feature, czyli tutaj możemy ustawić sobie czyszczenie tej głowicy, jeśli potrzebujemy. Nigdy tego nie używałem i teraz nie wiem, czy to jest przed, czy po, czy jak to jest. Powinno być przed, nie? Żeby ją sobie tam przeczyścić. No, ale nic, zostawiamy to teraz. Tylko objaśniam, co to jest. I teraz też ważne, no LCD i SD support, czyli SD and SD support. Tu mamy sobie... Możemy sobie wybrać tylko język, w jakim będzie nasz wyświetlacz pokazywał. Jest tutaj pokazane Select the language to display on the CD. These languages are available. Czyli mamy dostępny polski język, żeby pokazywało się nam, żeby on się nam pokazywał na wyświetlaczu. I tutaj zmieniamy z EN na PL i wtedy mamy polski język. Przynajmniej z tego, jak piszę, jeśli nie mamy polskiego języka, to znaczy, że musimy zmienić sporo na EN i wtedy będzie działało, bo teraz nie będę tego sprawdzał, a jeśli będzie miał problem, no to tutaj wraca z powrotem. Potrzebujemy SD support, czyli odslashujemy define SD support, czy to SD support, jest, bo zależy, czy po polsku, czy po angielsku gadasz. I tutaj sobie też możesz odznaczyć SD check and retry. Define SD check and retry. Jakieś enkodery są, ale to nie mamy potrzeby tego ustawiania.
O, tutaj jest speaker buzzer, można jest to domyślnie jest wyłączony, a można sobie go włączyć. Jeśli nie cierpisz, to sobie go to tak zostaw wyłączonego. Jeśli chcesz, żeby działał, no to tu musisz odslaszować. Jedyna opcja fajna, która jest dla speakera, czy tego buzzera, piszczka, to gdy drukarka skończy drukować, to zrobi nam taki piękną jakąś melodykę, o ile jesteśmy w stanie to ustawić. Może to też jest temat na inny filmik. Mamy LCD Controller Selection. Tutaj musimy wybrać sobie, jaki mamy kontroler. Możemy sobie wygooglować lub kliknąć na link, który tu jest podany i pokaże się nam, który to jest kontroler. Na przykład, jeśli Smart Controller od RepRap Discount. To jest chyba taki najpopularniejszy, z tego co mi się wydaje. O, wygląda. Tak to wygląda. Ten kontroler. Jeśli chcesz używać właśnie takiego RepRap Discount Smart Controller, to odslaszowujesz tutaj tą pierwszą, gdzie pisze RepRap Discount Smart Controller. Jeśli masz inny, to musisz odznaczyć inny. Nie mogą być dwa. Ale widzę, że tutaj zmienili tę opcję. Bo też tak szukam tego. No nie ma. Jest tylko ten RepRap Discount Smart Controller. To jest ten oryginalny, to jest ten uniwersalny. Z tym, że są dwa takie. No, inaczej. Są dwa takie. Matko Boska, tutaj jest. Są dwa wyświetlacze. To jest ten wąski, jest jeszcze ten szerszy. I też się go gdzieś tutaj powinno ustawiać. To dobrze, to tutaj z tych opcji nie ma nic innego. Dajemy RepRap Discount Controller, jeśli mamy taki. Zjeżdżamy niżej. No tu są jeszcze inne kontrolery. I2C. A to z tych żadne mi nie wchodzą pod. No tak, i tutaj jest RepRap Discount Smart Control Full Graphics Smart Controller. Jeśli mamy właśnie duży, to on jest tutaj nam schowany pod RepRap Discount Full Graphic Smart Controller. Odslaszujemy i wtedy używamy tego naszego dużego. Już tutaj pokazuję. Takiego dużego. To jest ten Full Graphic Smart Controller. A tutaj jest nie ma adapter, tylko to jest ten mniejszy. Wąski wyświetlacz. One są po prostu rozdzielone w kilku miejscach. Także są tutaj różne inne wyświetlacze, jeśli potrzebujesz inny. Zarówno wybierasz w tych opcjach wyświetlacz również ze sposobem działania tych
przekrętlików, bo są również te przyciski w niektórych ekranach i to też tutaj było gdzieś do ustawienia, ale nie będziemy się tym zajmować, bo szczerze mówiąc nie wiem, która to jest opcja, a po drugie nie potrzebujemy aż tyle informacji, bo chcieliśmy tylko uruchomić drukarkę i ten filmik ma to w tym pomóc. Inne kontrolery jeszcze tu jest, tutaj zostawiamy, bo tego już nie potrzebujemy. Kontrolery mamy wybrane, ogólnie chodzi o ekran z tym pokrętłem. Extra features, co my tu mamy? Coś do wentylatorów. No nic niepotrzebne z tego jest. Nie ruszamy tutaj nic. No, Pixel LED driver. Dodali to chyba ostatnio. RGBW LED. Ale tego tu już nie ruszamy. Tu jeszcze jest zdefiniować, ile jest serwów. Serwo. Ile jest serwo w drukarce. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Więcej niż jedno serwo to jest serwów. Nie wiem, no to jak mamy więcej niż jeden serwo, no to tu musimy sobie odslashować define i wtedy ustawić, ale to też jest niepotrzebne, bo serwo, z tego co mi się tylko kojarzy, co najmądrzejsze jest, to serwo używamy przy czujniku BL Touch. Także mam nadzieję, że wytłumaczyłem Ci, bo dojechaliśmy do końca. Jeśli miałbyś jakieś pytania lub coś pominąłem lub z czymś się nie zgadzasz, to podpisz tam w komentarzu, o co chodzi, gdzie popełniłem błąd, czy też co uważasz, że nie powinno być tak, jak powiedziałem, lub coś, co pominąłem. Bardzo pomożesz mnie, a zwłaszcza tym, którzy oglądają ten filmik i chcą się nauczyć, jak tego swojego Marlina skonfigurować. Na koniec, może to taki bonus będzie, potrzebujemy... Mamy już wybrany taki, ten ustawiony tego Marlina, tak? I chcemy go sobie wgrać. No to potrzebujemy, to też zależy od tego, jaką masz płytę główną, ale zazwyczaj, z czym ja się spotkałem, to jest Arduino Genuino Mega Ormega 256 pod zakładką Boards. Wybieramy Mega Ormega 2560, procesor 2560, i port, pod którym mamy tą drukareczkę. Ja tu mam dwa porty, ale to jest żadna drukarka, to nie jest podłączona do tego. Programator ma być AVRISP MK2. I po wybraniu tych w sumie trzech opcji klikamy upload od razu lub sketch, jeśli chcesz zweryfikować. Tu jest w sumie teraz weryfikacja. Wcześniej to chyba się Sketch nazywało. Ale pierwsza ikona jest tylko do weryfikacji, czy jest prawidłowo skompilowany ten cały Marlin. A druga ikona od lewej to jest, czy chcesz od razu to wgrać. Czyli on sprawdza, weryfikuje cały ten Sketch, czyli całego tego Marlina, a zaraz po tym chce tego Marlina ładować przez port do drukarki 3D. I tutaj się właśnie zapytało, bo właśnie zrobiło weryfikację. Się pyta, pod którym portem jest drukarka, więc ja nie mam drukarki podpiętej, tego Ci już nie będę pokazywał. To sobie skanceluję i w ten sposób zakończę filmik. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Cześć.